Witajcie, moi drodzy. Witam Was w kolejnym goleniu w późno popołudniowo-listopadowy wieczór, już tak naprawdę, ponieważ godzina przesunięta, więc i coraz szybciej robi się ciemno. A tymczasem czas wystartować z kolejnym goleniem. Produkt, który chcę Wam dzisiaj przedstawić, powiedzmy, wywodzi się z Francji, z samego serca Francji, i tam się dzisiaj przeniesiemy. Także zapraszam Was bardzo serdecznie na dzisiejsze golenie. Jak mówiłem, dzisiaj produkt, jak zapewne widzieliście na zdjęciu poglądowym, z samego serducha Francji, a konkretnie z Paryża, nazywa się Institut Carité. Institut Carité tak naprawdę jest dosyć młodą marką na rynku goleniowym, ale jakże, że tak powiem, bardzo popularną. Na zagranicznych forach, gdy czytałem, Instytut Carité co jakiś czas się przewija wśród tych starszych użytkowników, więc tym bardziej mnie to zainteresowało. I powiem Wam szczerze, że udało mi się to mydełko, produkty Instytutu Carité do golenia tak naprawdę, dostać w TK Maxie. Tak naprawdę wszedłem i leżało na półce, w ogóle nie z mydłami goleniowymi, nie z produktami goleniowymi, tylko w produktach tam wymieszane gdzieś z tyłu. Zobaczyłem tylko Shea Shaving Soap u góry. Tak naprawdę było Triple Mild. Wyciągnąłem z półki, mówię: o, to jest Institut Carité, biorę. Także dzisiaj takie golenie, można powiedzieć, rodem z niedalekiej odległości Łuku Triumfalnego i Pól Elizejskich, ponieważ siedziba Instytutu Carité mieści się bardzo niedaleko Pól Elizejskich, więc samego centrum Paryża. Także dzisiaj takie oto golenie z mydełkiem Institut Carité Paris. I zobaczcie. Mydełko ma postać takiego twardego, potrójnie mielonego mydła z wytłoczoną, jak widzicie, tak dosyć mocno nazwą. Zapach, powiem Wam szczerze, mi się kojarzy z barbershopem. Jest to typowo barbershopowy zapach, a z drugiej strony zapach, powiedziałbym, mleczno-mydlany, tak bym go określił. Podobieństwo zapachu jest do mydełka Michel's Wulfat. O, także tak ono pachnie, lecz ma ono fajną taką nutę delikatno-pudrową, powiedziałbym, więc ona tak naprawdę mydełko na każdą porę roku tak naprawdę, bo i na jesień, i na zimę się super sprawdzi, i na wiosnę, na lato troszeczkę gorzej, ale myślę, że nie ma co, nie ma co. Także posłuchajcie, co Instytut Carité o sobie mówi. Francuska marka kosmetyków, wybór kosmetyczny Francji. Rozumiecie, mają dosyć duże mniemanie o sobie, jak to Francuzi. Od momentu powstania Instytut Carité Paris niestrudzenie koncentruje się na celu, jakim jest dostarczenie wszystkim typom urody w każdym wieku zalet masła Shea. Założony w 2004 roku, czyli ma już 16 lat marka, Instytut Carité z siedzibą niedaleko Pól Elizejskich, jako pierwsza francuska marka, sprzedaje wyłącznie produkty wzbogacone Shea. Naturalny, silny ekstrakt, który odnawia, naprawia i chroni skórę. Paryski duch jest widoczny we wszystkim, co robi Instytut Carité Paris. Od opakowań, od couture, to się nazywa, nie słaby ze mnie Francuz, że tak powiem, ale od couture, opakowanie, czyli z jednej strony minimalistyczne, nawiązujące do ikony, tak poczytałem sobie o tym, przyznam się szczerze, że nawiązuje to opakowanie do ikony od couture, czyli marki Chanel, czyli minimalistyczne, i też odnosi się przede wszystkim do krawiectwa luksusowego, zajmującego
się tworzeniem ubrań na zamówienie dla konkretnego klienta w przeciwieństwie do prêt-à-porter, czyli ubrań dostępnych w gotowej formie, a nie szytych na miarę. Oraz słynie ze swych jedynych zapachów w paryskim klimacie, który oddaje w 100%. Faktycznie, delikatny taki francuski, powiedziałbym. Od pielęgnacji skóry do pielęgnacji włosów, a także pielęgnacja dla mężczyzn. Każdy produkt zawiera odżywcze i ochronne właściwości masła shea, którego niezliczone korzyści kosmetyczne nigdy nie przestają zaskakiwać i zadziwiać. Także tak to wygląda. Także ja dzisiaj w ciuchach prêt-à-porter będę się golił czymś, co jest robione od couture. Także tak to wygląda. Jest mydełko szyte na miarę, powiedzmy, przez najlepszych francuskich, powiedzmy, designerów, najlepszych twórców mydeł. Do golenia użyję, może dzisiaj od pędzelka zacznę. Jaki 24 mm z włosiem Plisoft. Zobaczcie, taki nawiązujący do czarno-białego mydełka, jakim opakowania, jakim jest Instytut Karité. Poszedł do wody, niech sobie troszeczkę naciągnie, że tak powiem. Do golenia użyję, tak, kolejne golenie z maszynką Schliuz, ukraińską maszynką na bazie, udoskonaloną na bazie Gillette Tech. Także tak ona się prezentuje, z żyletkami Derby Platinum. Także dzisiaj trzecie już golenie tą maszynką. Bardzo, bardzo przyjemna maszynka, muszę przyznać. Po goleniu użyję klasyki paryskiej, czyli Clubman Pinot. Długo go nie było, a stęskniłem się za nim. Bardzo lubię tą wodę po goleniu. I balsam, który również udało dostać mi się za niewielkie pieniądze, bo o tym jeszcze nie wspomniałem. Instytut Karité z TK Maxa. Także mydełko, pamiętam, było w cenie około 28 zł i gdzie niegdzie w internecie jest ono do dostania na portalach, na sklepach internetowych. I balsam tak samo kosztował coś koło 26-27 zł. Także taki zestaw 60 zł prosto z Paryża w TK Maxie do dostania. Nie pokazałem najważniejszego, czyli zobaczcie sobie, taki jest skład. Mam nadzieję, że dobrze złapię. Także tutaj Saint Honor Paryż. Tak ona wygląda. Mleczno-białe mydełko. Ja zwilżam twarz i przechodzimy do golenia. Zaraz dwudniowy, także dzisiaj Francja i następne golenie też będzie francuskie, ponieważ mam w swojej kolekcji dwa produkty z kraju Prowansji, że tak powiem, i z kraju Le Coq. Także ale myślę, że najpierw Instytut Karité zasługuje, by pokazać go pierwszym, jako jeden z których znalazłem na forach najbardziej zachwalany. Także przejdźmy do okay. Także przełożyłem, dało się wytrapać mydełko, dałem kilka kropel wody, by namiękło, ponieważ mydełko jest twarde jak skała. Kilka kropel do miski z Omegi, pędzel zwilżony i możemy zacząć wyrabiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wbrew pozorom myślałem, że mydełko jako, że potrójnie mielone nie da się za Chiny ludowe przełożyć do tygielka,
A tak naprawdę całkiem spokojnie dało się wydrapać i jak widzicie wracam do swojego ulubionego sposobu wyrabiania piany. Kilka kropel wody. Czytałem też w opiniach, że mydełko bardzo wydajne. Starcza naprawdę na długi czas. Krążek mydełka waży 100 gramów, także standardowo, jak większość produktów do golenia tradycyjnego. Jak widzicie, piana się tworzy. Zapach, jaki do mnie dochodzi, powiem Wam szczerze, że jest lekko pudrowo-kremowy. Lecz on jest z taką nutą jakby lekko kwiatowy, dlatego też zdecydowałem się użyć klabmena, ponieważ od razu, gdy powąchałem to mydełko, bardzo skojarzyło mi się z produktem właśnie dzisiaj już amerykańskim, a kiedyś typowo francusko-paryskim. Wywodzącym się z Paryża, pana Eda Pinoda od 1810 roku. Pan Ed stworzył wodę, która do dzisiaj jest na rynku. Jest to bestseller, jeśli chodzi o wody po goleniu. Klasyka klasyki, także myślę, że to tutaj każdy z fanów tradycyjnego golenia musi mieć. Ja osobiście polecam, bardzo fajny, kwiatowo-lawendowo-jaśminowy, taki barberski zapach. Prawdziwa klasyka. Tak samo ten zapach Instytutu Karite tutaj bardzo fajnie pachnie. Jak widzicie, piana tworzy się naprawdę gęsta. Damy jeszcze kilka kropel wody, ponieważ widzę, że jest dosyć gęsto. Mydełko potrójnie mielone, więc ono praktycznie w sobie wody nie zawiera. I żeby pokazało nam całe swoje oblicze, potrzebuje jej dużo więcej. Powiem Wam szczerze, że widzę, że mydełko naprawdę daje fajną pianę. Ja wiem, że to będzie naprawdę super golenie. Zobaczcie, jaka piana. Gęsta, śmietanowa, taka jak ma być. Damy jeszcze kilka kropel na pędzel, bo widzę, że jest dosyć. Widzę, te potrójne mydła jednak
potrzebują troszeczkę dłuższego wyrabiania niż kremy do golenia, ale za to golenie naprawdę pierwsza klasa. Zobaczcie, jaka piana, jak to się ciągnie wszystko. Dobrze, przejdźmy do golenia. Zwilżę jeszcze raz twarz. Dobrze. Także mógłbym powiedzieć, to przenieśmy się w takim układzie do Paryża. Zdecydowanie wszystkim fanom zapachów barbelskich ten zapach według mnie na 100% się spodoba. Zwilżę maszynę. I pierwsze przejście. Samo idzie. Powiem szczerze, mega poślizg. Naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zapach niczym, byśmy siedzieli na fotelu u barbera w Paryżu. Naprawdę bardzo przyjemnie. Zobaczcie. Powiem Wam szczerze, że to jakie właściwości daje i jaką ochronę podczas golenia. No powiem szczerze, że zestawił je bym gdzieś na równi z mydełkiem tabak, które jest również w mojej ocenie świetnym mydłem. To również ślisko, ochronnie. Zapach wiadomo, kwestia indywidualna. Ja bardzo, bardzo lubię te klimaty. Chociaż najbardziej lubię te. Wiadomo, te ciężkie, sandałowo-tabakowe. Zobaczcie.
Nie czuję żadnego szczypania ani ściągnięcia skóry. Zapach bardzo subtelny, powiedziałbym. Teraz czuję go bardzo dokładnie. I on z tego mydełka po otwarciu, gdzie czuć lekko mleczny, zmienił się w taki pudrowy. Taki nawet ośmieliłbym się stwierdzenie, jakby troszeczkę lawendowy. Zapach. Ale główną nutę tutaj gra przede wszystkim kremowość. I jabłko Adama, pamiętajcie, zawsze na przełyku. Dobrze. Zobaczmy to, co w pędzlu zostało z tego trochę. Na pierwsze moje spostrzeżenie, jakie było z tym zapachem, może ktoś z Was wie, to mi bardzo mocno się skojarzył ten zapach z pudrem, takim z tym pudrem talkiem, który się używa w salonie barberskim właśnie z firmy, bo się teraz najem piany, z talkiem po goleniu, takim Clubmana, właśnie tak on. Tak dokładnie pachnie to mydełko. Umyję w tym czasie pędzel. Jest on gęsto upakowany, więc nie ukrywam, że muszę go się dobrze umyć, wypłukać z tego, co ewentualnie w nim zostało. Miska również już umyta.
Już. Pędzelek wytarty. Zobaczcie, taki oto Plisoft. Bardzo fajny, gęsty. Dobrze się nim, przede wszystkim bardzo fajnie leży w dłoni. Ten rodzaj, powiedzmy, rączki bardzo przypadł mi do gustu. Prosty, zwykły pędzel syntetyczny. Dobrze, zmyjmy. Oczywiście zmywam zawsze twarz zimną wodą. Już. I czuję na twarzy jeszcze fajne ochronne działanie tego. Tak ślisko jest. Bardzo przyjemnie. Na maszynie, tak jak to w mydełkach potrójnie mielonych, tutaj nie ma odstępu od reguły, będzie dosyć długie czyszczenie maszynki, bo osadu cała masa, ale mydełko jak najbardziej wszystkim fanom zdecydowanie polecam. Bardzo fajna propozycja, jeśli chodzi o tradycyjne golenie. Nie wiem, czemu w naszym kraju nie popularne to mydełko, może przez to, że francuskie, a jak francuskie, no to może nie aż tak popularne. Może opakowanie inne troszeczkę, ale w mojej ocenie naprawdę wszystkim tym, którzy chcieliby wypróbować i doświadczyć naprawdę fajnego golenia, to z Instytutem Karité naprawdę go doświadczycie. Dobrze, przejdźmy do Eda Pinod, czyli do Paryżanina rodem. Jest to woda produkowana od 1810 roku tak naprawdę. Dzisiaj cała siedziba i produkcja odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Tak wygląda ta woda. Widzicie, Essence imported from France, blended in USA. Także wykupili, produkują dalej i się nie dziwię, bo świetny produkt. Zapach po prostu bomba. Bomba barbershopowa. To jest, jak sami o sobie mówią, jest to esencja starego barbershopu, czyli bardzo przyjemny, właśnie nawiązujący swoją taką słodkością, pudrowością do Instytutu Karité. Właśnie fajna wariacja. Tutaj się rozwinął teraz ten zapach, bo z Instytutem Karité on naprawdę fajnie współgra. Miodzio. To jest to. Długo stał, czekał na swoją kolej, ale naprawdę esencja. Jaśmin, lawenda, lekko taki pudrowy zapach, także to do tego bergamotka, więc tutaj nie może być źle. Także naprawdę super rzecz. Polecam serdecznie Clubmana spróbować każdemu. Institut Karité Shea Aftershave Balm. Zobaczcie. Shea Aftershave Balm tak się prezentuje. Taki jest jego skład.
Po otwarciu opakowania ukazuje się nam taka oto tuba z bardzo znajomym korkiem, w bardzo znajomym opakowaniu z produktów Lea Classic. Zobaczcie, czyli również tak to wygląda. Burre de karité. Dobrze, zobaczmy. Czy zapach jest ten sam co w mydełku, czy będzie to rozwinięcie? Tak. Bardzo podobny do mydełka, lecz troszeczkę właśnie z nutą właśnie Clubmana. Wstrząśnijmy. Zobaczcie, taka biała maś. Już, fajna metalowa tuba. Troszeczkę inne niż mydełko. Taki bardziej właśnie lekko pudrowy, fajnie, fajnie gra z tym Clubmanem. Także zobaczcie, posmarowałem tym balsamem i praktycznie wchłania się i zostawia taką nielepką, ale wilgną skórę. Bardzo przyjemny zestaw za niewielkie pieniądze. Także jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę, polecam serdecznie. I niech nie zapomina o tym. Dobrze, czas na jerbkę późno popołudniową, w to listopadowe już popołudnie, dosyć późne. Ja się z Wami żegnam, życząc Wam przede wszystkim zdrowia, bo widzimy co się dzieje na świecie, po prostu jest jest masakra, także, ale mniejsza o to. Także bywajcie w zdrowiu i trzymajcie się, do następnego golenia, cześć!